Sponsorem programu jest Kolfarm SA, producent suplementu diety 2KC. Na zachodzie dzisiaj najcieplej, temperatury w okolicach 30 stopni, dzisiaj w Zielonej Górze, w Zarzowie, w Szczecinie, w centrum kraju około 28, południe również ciepło, chociaż nie tak ciepło jak w Warszawie. Będzie też? Nie będzie żadnego deszczu, nie? Wody! Dzisiaj, proszę Państwa, Podlasie 26, północ najchłodniej, około 22, wiadomo. Piwa i może najzimniej. Powiedzcie. Jak pamiętamy, 30 lat temu. Aha. Nie, 40? A, 50? 70! Sponsorem programu jest Kolfarm SA, producent suplementu diety 2KC, wspomagającego organizm po spożyciu alkoholu. Pierwsza śniada! Lepsza niż na kacu szama. Budzicie co dzień. Budzicie co dzień. To jest właśnie pierwsza zmiana. Słuchaj i się śmiej. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Grzegorz Skawiński, Waldek Tkaczyk, zespół Kombi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy radia Vox FM. Proszę Państwa, gdy Skawa gra na gitarze, no, to ja lekko się podniecam. To się nazywa tapping, czyli palcóweczka. Ja mam ochotę już od razu pójść do toalety. Tak, naprawdę. Umyć ręce, bo czuję się aż taki jak... Słuchajcie, Sejm wczoraj to był taki wielki cyrk, że po prostu nie możecie sobie tego nawet wyobrazić. Większy niż zwykle? Tak, większy niż zwykle. Inwigilują nas. Fajne posiedzenie Sejmu. No bo przecież... Właśnie nie. Nie, oni tam ukradli z maila panu Dworczykowi. Się. Człowiek, ktoś tam się włamał na jego prywatną skrzynkę, zobaczył jego nagie zdjęcia i wielki jak to jego halo, nagie zdjęcia? Nie, no dobra, a ty co, nie wysyłasz mailem nagich zdjęć swoich? W życiu, ja... Dlaczego jest takie ważne to posiedzenie? No coś musiał mieć na tej skrzynce, no, tak? No coś miał na tej skrzynce, ujawnili trochę rzeczy. Później się wypierali, że na przykład policja stwierdzili, miała już nie pałować, tylko wojsko miało pałować. Nieważne! O czym ty mówisz oni w ogóle? Zdrada nastąpiła. Oj, zdrada, żadna zdrada. Informacje, mają telefony, mają laptop. Mają tablety. Przecież za wszystko zapłaciliśmy. I sobie wysyłają różne śmiechy. I mają też hasła typu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Głowy państwa. Andrzej 1, 2, 3, 4, 5. Dlatego wczoraj właśnie się zamknęli, zafoliowali cały Sejm. Tam różne, nie można było wejść. Aha. I radzili się, co zrobić. Jak zmienić hasło? Dobra, słuchaj, a gdybyśmy 1, 2, 3, 4, 8. Krzyknik. Tak. Krzyknik, dawaj. Albo literkę tutaj. Rozumiem. Twarde głowy myślą. Wiesz, co nas najbardziej rozbawiło, Paweł? No właśnie, zastanawiam się. Że zakleili nawet kible w Sejmie. No bo wiadomo, kto, kiedy przegląda i gdzie internety. Pierwsza zmiana. Senior Loco. W rytmie hitów. Vox FM. Jestem kobiet. Pierwsza zmiana. Męczy mecz. 20 po siódmej w sobotę Polacy zmierzą się z Hiszpanią. Paweł, obstawię wynik, dawaj, no. 3-0. Dla Polski, tak jest, udało nie, Paweł, się. Realnie. No, 3-0 dla Hiszpanów. Dla Hiszpanii. No. Polska! No. Czerwony! Łączymy się. To będzie dobrze, na żywo na antenie Radia Vox FM. Halo, Paweł. Ale dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko, cześć. Cześć, Pawełku, jak nastrój, powiedz mi? No dobrze, wszystko fajnie, słońce wyszło, no dzieje się, zielono dookoła. Ale 36 stopni, słyszę, że wczoraj się. Finlandia była grana, znaczy grała z Rosją. Wiecie, no ja tam jakby nie było, troszeczkę się na alkoholu znam. Mecze sprzyjają, nie, jakby konsumpcji. Tak, to jest dobry klimat. A Finlandia z Roską Białorusią, to jojo, widziałeś ten mecz? Nie widziałem. Zajęty byłem czymś innym. Akurat miałeś bardzo ważny międzynarodowy telefon, rozumiem. Paweł, tak jest. Czy kibicujesz w ogóle, interesujesz się Euro, czy kibicujesz polskiej drużynie? Ja się do niedawna interesowałem, wiecie jak jest, odpaliłem telewizor bodajże 2 dni temu z wielką nadzieją, no i tak jakoś... Przestałeś się interesować. Tak, dokładnie. Szybko mi minęło. Dobra, mecz pojutrze z Hiszpanią, jaki będzie wynik, jak obstawiasz? No. Szczerze, tak bywasz.
Bez polityki. Dobra, myślę, że 4-1 w dół, ten... Dostaniemy. No, ja się z Pawłem zgadzam. 4-1. No ja stawiam na 3-0, że to hańby nie będzie. No. 3-0 to nie jest będzie upokorzenie, wstyd. Tak? Tak, będzie lekkie upokorzenie, no. A hańby nie będzie. Pawle, wszystkie... Pytacie szczerze, co myślisz, że odpowiadam. No. To może lepiej nie oglądajmy tego meczu w ogóle, co? Nie, ale my musimy z racji programu. No tak, tak. No. Paweł, wszystkiego dobrego życzymy w takim razie. Miłego dnia. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Na zdrowie. Czado Men na antenie Radia Vox FM, a my zapraszamy na krótką przerwę. Wracamy za chwilę. Męczy mecz! Męczy mecz! Męczy mecz! Pierwsza zmiana? Męczy mecz! Męczy mecz! Reklama. Upał dla osób starszych. Reklama. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Vox FM. Vox FM. Ja się pytam, co się tu dzieje? Już proszę, nie. Proszę się wyjść, proszę, tak. Za dużo tu nie stał. Mamy gościa, pan stał, ale zupełnie niepotrzebnie. Słuchajcie, napisał do nas Mariusz. Ja uważam, że mecz głównie będzie się toczył w środku boiska, chodzi o Polska-Hiszpania. Okay. To znaczy, często będziemy z niego rozpoczynać. No niestety, prawda jest taka, że my szanse mamy, nawet nie mamy matematycznych szans. Przepraszam. A gdzie powiedział? Twoja wiara? Nie ma wiary. Ale to, kto się lepiej zna na piłce, jak nie trener naszej reprezentacji? Ale pan trener przed meczem z Słowakami mówił, nie? Mówił, że bronić tutaj narożnego. Skriniar jest niebezpieczny w czasie rzutów rożnych. I nic nie zrobili. Nie zastosowali się w ogóle. On nie wie o tym, że z Polakiem trzeba przekornie, na odwrót. Nie grajcie. Dajcie sobie strzelać. Słuchajcie. Do niczego się nie nadajecie. Ty strzelaj same samobuje. Tak. Lewandowski, weź se poleż pod polem karnym. Weź ręcznik, normalnie oliwkę, opalaj się. Największy stadion świata, zapraszamy was. Można zrobić sobie zdjęcie, pokazać, jak kibicujecie naszym. Aha. Sobotę, do soboty proszę zdjęcie wysyłać, bo potem zapłakanych nie przyjmujemy. Panie Ryszardzie, czemu pani pyta Anię? Ja, to było wczoraj pytała Anię. Czego potrzebuje nauczyciel do naprawy roweru? Czego potrzebuje nauczyciel do naprawy roweru? 609-869-869. Czekamy na SMS. Tańcz, tańcz, tańcz. No dobra, już tańcz. Dawaj. Lida, lida, bom, bom, bom. Jak mu to wszystko ładnie chodzi. Gdybyś ty był kobietą, miałbyś u mnie szansę. Cytując klasyka, szkoda, że państwo tego nie widzą. Czego potrzebuje nauczyciel do naprawy roweru? No i tu się rozsypały. Klucza odpowiedzi. Gimbusa. Krychowiaka. Rozprawki na 500 słów. Panie Ryszardzie. To będzie aj. Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czego potrzebuje nauczyciel do naprawy roweru? Studentek. Pozdrawiam. Suchary pana Ryśka. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy. Reklama. Reklama. Bieńkowski, Iwowarski i Pawelec. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Vox FM. W rytmie hitów. Vox FM. Telefony w dłoń. Już za chwilę chwała czy hała. Chwała czy hała. Aha, zapraszamy. Takie aha to było przed chwilą. Come on, dzwońcie do nas. 609-869-869. Dziewczyny, dzwońcie do nas. 609-869-869. Kogo witamy, kogo gościmy na antenie? Halo? Zawsze mówię szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobra, następna osoba. Cześć. Dobry. Leszek z Hamburga, witam. Witamy. Cześć Lechu. 13 dni do wymarzonego urlopu. Będziesz codziennie dzwonił i odliczał, tak? Tak. Ale patrz, dokładnie wie, kiedy zadzwonić. Myślałem, że go nie nakryjemy. Mam kolegę z Rewy, który próbuje się do nas dodzwonić od roku i mu się nie udaje. Nad morzem. Obok lewej. Dzień dobry, witamy. Obok Redy. Obok Mewy. Rewy. Dzień dobry. Cześć. Łukasz z tej strony. Chwała dla Romana. Chwała dla Paściaka. Hała. Nie musimy wiedzieć, o co chodzi. Nie chcemy. Znaczy, to w sumie nie było nawet śmieszne. No nie było. Dzień dobry. Bo nie wiem, kto to jest w ogóle. Cześć. Natalia z Olsztyna. Dzień dobry. Ja bym chciała zgłosić chwałę do ona mojej córki. Tak chciała. Dla córki. Co zrobiła? Dlatego do córki, gdyż sama zgodziła się nieodpłatnie jednej pani pomóc i wychodzić z jej dzieckiem.
nic nie rozumiemy, ale też chwała za nie. Zgodziła się wychodzić z psem, na nieodpłatnie. Z pieskiem, na pieskiem. Córka, coś, tak, nieodpłatnie, tak. Gdzie to dziecko? Proszę. Chwała! 609-86-9-869. Wyłącznie tych z dobrymi telefonami, z dobrym siecią komórkową zapraszamy. Halo, dzień dobry, witamy. Szczęść Boże, witam ojców prowadzących. Będzie chwała. Amen, no. Będzie chwała, będzie chwała. Na wysokości chwała. Wstałem do pracy. Brawo ty. Czekaj, brawo ty. Ale ty na szóstą. O, przepraszam, dzień dobry. Jesteś na antenie, jak masz na imię? Tak, wiem, jestem Asia z Warszawy. Uważaj na język. Joanna. Dlaczego? Tak, Joanna, chwała dla was za to, że przez cały rok rozweselacie mnie codziennie rano. Pawelec, forever together. O, to nie, nie, to do nas. Ale jesteś podły, no. Ktoś mnie w końcu polubił, a nie tylko nienawidzi i to od razu go zdjąłeś. Pawelec, forever, ten napis na koszulce. Forever together. Halo, dzień dobry. Cześć, byku, cześć. Chwała dla mnie. Da. Czemu? A chwała dla mnie, bo jeszcze wierzę, że Polacy wyjdą z grupy. Yeah! No wiem. Naiwne. Patrz, wyjdą! Do samolotu! Do szatni! Ja wyjście ewakuacyjne ja jest! Największy dzień dobry, witamy, witamy. Polskie bezdrowie. Cześć, cześć. Przestałem wierzyć. Dawaj. Witam, z tej strony Piotr, hała za pogodę, nie sprzyja budowlańcom, pozdrawiam. Co? Nie wiecie od czego Wiesz, jest zimne bezalkoholowe? Halo, dzień dobry, witamy, czołem. Halo. To konkurencja. Witamy ostatnią osobę na antenie, halo. 609-869-869. Jesteś. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, witam, Rafał z tej strony. Cześć, Rafał. Rafał pełen energii. Dawaj, Rafał, szybciej jedziesz. Jesteś ostatnią osobą, Rafał, dawaj. Dla mnie hała, albo zamiast dzisiaj osobówki dostałem ciężarówkę do jazdy po mieście. No nie, no to jak ciężarówką? A masz tylko B. Hała. Kierowcą szeregości teraz Lili i Marcin Miller. Jest stopy Pawelca na piasku. Czemu stopy za właśnie? No bo ty się nie pokazujesz. Czemu nie brzucho? Widzę twoje stopy i paznokcie. Jest oficjalna, że tak powiem, no, ta, jak to się mówi, oficjalne stanowisko tak. w sprawie polskiej reprezentacji. Tak, żeby nie obgryzać paznokci u stóp. Nie. Ktoś im powiedział, nam strzelać nie kazano. Paweł, mówiliśmy ci poza anteną, że to nie jest śmieszne. A to mnie bawi. Jego śmieszy. Mnie to bawi. Autopromocja. Bez driska. Dla ciebie zrobię to, co chcesz. Ostatni wam, ostatni świt. Ostatni jeden. Uciekaj dziewczyno, serce to nie sługa. Nie kochasz, to się nie uda. O, i to mi się podoba. No gdzie, co ci to? Tak. Nie. Jak nie, jak tak? No nie, bo nie. Spokojnie, teraz w Westliście możecie głosować i tak, a właściwie nie. Wejdź na voxfm.pl i zagłosuj na swój ulubiony hit. Albo daj znać, co ci się nie podoba. A my to potem wszystko policzymy. Westlista VoxFM. Słuchaj od 18 już w ten piątek. Krzysiek Strzupkowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Reklama. Cel: doprowadzenie do ugody. W Czechach początek rozmów w sprawie kopalni Turów. Będą wykrywać mutacje koronawirusa. Rząd zainwestuje w budowę laboratoriów. To ponad 6 milionów złotych. Wróci do domu. Niemowlę zostawione w koszalińskim oknie życia trafi z powrotem do rodziny. Punktualnie 8 zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM, które przedstawi Paweł Dądzbach. Mogą potrwać kilka dni, ale też kilka tygodni. W Pradze ruszają dziś polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów. Wiadomości sportowe Vox FM. Biało-czerwoni podłamani i osłabieni po porażce ze Słowacją. Bez Krychowiaka, który pauzuje za czerwoną kartkę. Do tego Fabiański, nasz drugi bramkarz, doznał urazu. Ale obaj będą z drużyną, mówi rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Sponsorem programu jest Kolfarm SA, producent suplementu diety 2KC. A ja pamiętam, jak Finlandia pokonała redaktora Dądzbacha. Na wyjeździe. To był knockout. Mamma mia, no, ale dzisiaj upały będą. Matko Bosko, będzie gorąco. Powyżej 30 stopni. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
Dokładnie, do 30 ilu tam stopni? 32, 34, jasne, niektórzy mówią na ale chodzi najcieplej. Będą się wykręcać. Sponsorem programu jest Colfarm SA, producent suplementu diety 2KC, wspomagającego organizm po spożyciu alkoholu. Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana na... Zmiana od rana z Vox FM. Dwanaście minut po ósmej, dzień dobry, witamy, pierwsza zmiana w czwartek, który jest małym piątkiem, tak to mówimy już. Ja bym tak nie optował. Tak, wiesz, ustalmy. Panowie, dobra? Idzie kolejne coś po ponad 500 plus, słyszałem. Ja mam ogłoszenie. No. Jakie? Ty masz. Zatrudnimy ogłoszenie. Pracowników z dużym poczuciem humoru do pracy za śmieszne pieniądze. Za śmieszne pieniądze. Poczta Polska. Nie, Poczta Polska to akurat teraz będzie zarabiać grube pieniądze, no, bo tłumacz. Będą pobierać kasę za wysłane maile. Jak to za wysłane maile? Od 1 lipca będziecie mogli się ubiegać o taki narodowy adres e-mail. Taki narodowy, państwowy, tak? Mój czyli własny. Na przykład norbert@polska.pl. No, tak? Coś w tym rodzaju, a, dokładnie. A po co mi to jest? Po to, że na przykład jakbyś, no nie wiem, zapomniał zapłacić alimentów i sąd chciałby cię ścigać. A ty, aha, płacisz alimenty, no to tak. Wtedy, to no. Wtedy zamiast wysyłać ci pocztą normalną, Pocztą Polską, wiesz, tam tak. Polecony jeden, drugi, trzeci, że trzeba iść odebrać, aha, to będą to awizo wysyłać ci na maila. A, niesamowicie się poczta rozwija. Obowiązek tak. Będzie. Obowiązek mieć. No. Za każdego takiego maila 4 złote dostaną. Znaczy, my będziemy płacić 4 zł. Tak, no my, 30 milionów razy 4. Daj spokój, Paweł, to jest ogromna kasa. A jak będą wysyłać reklamy i dostaną podwyżkę. I tego bym chciał. Tego i za to też będziemy wiem płacić. Wiem też, że Poczta Polska postanowiła te paczkomaty otwierać, nie? Mhm. Tak. Wiecie, co będzie w tych paczkomatach w środku? Nie. Do odbioru? Co będzie? Awizo. Nie. Przepraszam. Tak się robi biznes w Polsce. Awizo przyjdzie ci na maila. Wolność żyje. Konstytucja. Po ósmej. Mamy nadzieję, że bawicie się równie dobrze jak my. Majestic Born. Ja teraz za chwilę Mario Biski. No, nagralibyśmy taką jedną piosenkę, słuchajcie, i byśmy z czystej przyjemności do pracy przychodzili, a nie dla pieniędzy. Ania Lewandowska, wszyscy znacie tę panią. Żona pana Roberta Lewandowskiego. Od kolek mocy. Tak jest, między innymi. Ostatnio rozumiem. Pochwaliła się, że nie trenuje sama, tylko z dziećmi. O, wow. Uwaga, znaczy? Tu cytat. No. Jesteście gotowi? No. Dawaj, bieganie od rana do wieczora za dziećmi to też trening. Przekonuje Ania Lewandowska, która, uwaga, leży w basenie swoich dzieci. Pani Aniu, to żałosne. Ja mam taką żałosne, propozycję. Prawda? Niech Robert Lewandowski zostanie opiekunką, to może z Hiszpanią nam lepiej. Pierwsze zmiana. Wszyscy wiemy, że ona ma opiekunkę do dzieci. Reklama. Reklama. Gienkowski, piwowarski, Pawelec. Najlepsze, co może przytrafić się o poranku.